STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Za wami pierwsze zajęcia w Wodzisławiu. Powiedz, było mocno, czy to takie bardziej jeszcze zajęcia wprowadzające? Myślę, że już troszkę przepaliliśmy i na pewno tutaj byli też nowi zawodnicy, którzy mogli się pokazać na boisku. Była też wcześniej siłownia, także nie ubijamy się, na pewno już było intensywniej, a te najcięższe treningi jeszcze przed nami. Miałeś okazję już poznać, przybić piątkę z Jesusem Jimenezem, nowym piłkarzem Górnika? No tak, przybiliśmy piątkę, coś tam w jakimś śmiesznym języku pogadaliśmy, ale widać, że to fajny chłopak, pocieszny, także myślę, że dobrze się tutaj zaaklimatyzuje i złapiemy wspólny język. Powiedz nam jeszcze, co robiłeś w okresie wakacyjnym, jakiś wyjazd zagraniczny, czy gdzieś może tutaj w Polsce? Nie, Chorwacja ze znajomymi, z rodziną, tam odpoczywaliśmy, żeby jak najlepiej tutaj ten czas wolny wykorzystać. Później jeszcze chwilkę spędziłem obok Nowego Sącza w hotelu, także odpocząłem, na pewno jestem gotowy do tego trenowania. No i na końcu taki sondaż. Dziś ruszają Mistrzostwa Świata. Twój faworyt do tytułu mistrzowskiego? Kurczę, nie chcę tutaj nikogo wyróżniać, no ale fajnie było i mam nadzieję i całym sercem w to wierzę, że będzie to Polska. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.